nie samym winem człowiek żyje, więc dzisiaj tutaj w kooperacji z Wojtkiem, czyli Nasz Świat Win i Winczek, będziemy też gotowali, a w zasadzie tutaj udostępniamy szefowi kuchni naszą kuchnię. Więc powiedz, co będziesz robił. Będziemy robili dzisiaj Escray, czyli Rosza Tarnyckiego, bo jest sezon, dosyć krótki, to tak. Półtora miesiąca, tak? Zrobimy go z patelni, a do tego dołożymy dodatek, który będzie w postaci chorizo, słodkie papryki i szalotek bananowych z patelni. Okay. Czyli dodatek mięsny, lekko paprykowy, nie pikantny, ponieważ to chorizo nie jest pikantne, ponieważ nie chcemy zabić ryby, tak? Ale jednak podkręcający trochę to danie. I w Polsce takie nietypowe połączenie mięso i ryby. Troszkę takie hiszpańskie, tak? Mimo, że dorsz jest atlantycki, ale próbujemy. Do tego co będziemy próbować degustować? Mamy musiaka z Portugalii i spróbujemy hiszpański alvarinho. Zobaczymy, czy to podpasuje. Coś się lepiej sprawdzi. Tak jest. No to zacznę. Rozgrzewamy patelnię mocno. No Robert, żebyśmy z gazem nie poszli. A, jest awaria. Dobra, to jaki jest plan? Plan jest taki. Plan jest mega proste. Podsmażymy razem suchą paprykę, szalotkę bananową i niepikantne chorizo. Mamy tutaj Escray. Tylko doprawiliśmy solą i pimentonem, tak. Niepikantnym też, wędzone, wędzoną papryką. Do naszych dodatków dołożymy trochę ziół i myślę, że to będzie wszystko. Okej. As simple as that. Do tego musiak i odwagi. Działamy. Działamy, czyli co teraz? Łączymy wszystkie składniki na patelni. Szałka nie jestem. Cebulą, która się musi długo smażyć, ona jest bardzo delikatna, więc możemy wszystkie składniki wrzucić naraz i ona i tak będzie słodka. To może Robert, to powiem teraz o tych winach, które będziemy degustować do Escray z chorizo. Więc tak, mamy po pierwsze musiaka z Portugalii od Luisa Pato, czyli jednego z najlepszych, nie bójmy się tego powiedzieć, winemakerów portugalskich. Jego kultowa odmiana, czyli Baga, wino, odmiana bardzo zadziorna, bardzo taniczna, kwaskowa, więc świetnie nadająca się do produkcji win musujących. Z drugiej strony Hiszpania, Rais Baixas, Galicja, czyli w zasadzie pogranicze hiszpańsko-portugalskie i Albarino. Odmiana bardzo kwaskowa, mineralna, soczysta, więc troszkę wina w dwóch różnych stylistykach, no i zobaczymy, które lepiej podpasuje do tego dania. Wydaje mi się, że, zależy nam na tym, żeby zobaczyć, jak kwasowość Albarino spotka się z chorizo i ze Escray, a z drugiej strony poważniejszy mus, tak, który ma trochę więcej ciała, tak, jak zagra, tak? To jest taki pojedynek będzie, to, tak? Wyzwaniem jest to, że mamy w jednym daniu i rybę, i mięso. Tak. A Wojtek, a powiedz coś, właśnie to jest łamanie pewnego mitu, tak? Łączenia właśnie mięsa z rybą. Wydaje mi się, że pewnego rodzaju właśnie zadziorność, pewnego rodzaju większa energia, która płynie z wieprzowiny, wpływa też na dobre połączenie smakowe ze Escray, który jest bardzo delikatny i może nabrać to danie więcej charakteru poprzez takie połączenie, tak? A z drugiej strony nie dokładamy pikantności, ponieważ wszystkie te dodatki, które są łagodne. Jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, to w Hiszpanii czy tam w Portugalii często są takie połączenia właśnie, czy owoce morza i mięso, czy ryby i mięso terra i mare, to bodajże nazywają, i to jest dla nich coś normalnego, no i więc spróbujemy to trochę odwzorować. Zresztą mamy też właśnie wina Półwyspu Iberyjskiego, więc mamy nadzieję, że nam to fajnie zagra. No i też to jest taki pomysł, który myśmy mieli, bo zbliżą się walentynki, więc ryba, raczej lekkie danie, nie przesadzimy, nie ma czosnku, tak? Kisi, kisi. Będzie można się całować. No i też jest musiak, który też, tak, a jak
nie pasuje mu się, jak to lekka biel z dużą kwasowością nie spowoduje nadmiernego zmęczenia po zjedzeniu dania. Sądzimy, że może to gdzieś zagrać i może być fajnie, tak? No, działamy dalej. Smażę z Krei, ale Robert powie wam. Tak, mamy tutaj małą awarię. Okazało się niestety, że ta nasza baga jest korkowa. I to jest w ogóle warte zapamiętania, że to jest wino zamykane na kapsel, które jest korkowe. I to jest niestety stereotyp, że tylko wina, które są zamykane na korek, bywają korkowe. Również te, które są na kapsel, te, które są zamykane na zakrętkę czy jakieś inne syntetyczne produkty, mogą być korkowe. To jest tak 10% generalnie win ogólnie na rynku jest dotknięte tą wadą. No, tak jest to dość, tak? Ale po tego są importerzy, którzy współpracują z producentami, żeby to gdzieś jakby zarządzić, żebyśmy mogli jak konsumenci wymienić tą butelę, tak? Wojtek, a co się dzieje tutaj na patelniach? Na patelniach już mamy właśnie zakończone tą kwestię dodatków i zrobimy spray tylko na oliwie, tak jak została tak chyba stworzona, tak będzie nas zjedzona. Tak Bozia nakazała. Jesteśmy przy stole. Już wszystko gotowe. Teraz tak naprawdę oceniamy finalny efekt i czy w końcu to wino nam będzie pasowało do dodania. Będzie, że to Alvarinho całkiem fajnie zagrało. Ono jest takie dosyć masywne i jak wcześniej próbowaliśmy, takie lekko maślano, z fajną strukturą. I do tego dania całkiem nieźle pasuje. Struktura tego wina, jego ciało, świetnie gra z tymi różnymi poziomami smaku, tak? Od paprykowego po delikatny, tak? Ta maślaność, o której wspomniałem wcześniej, jest atutem tutaj w tym przypadku. Może ciut kwasowości brakuje, tak? Tak, mogłaby być troszkę wyższa, ale tak, połączenie jest całkiem naprawdę fajne. Myślę, że nam się to udało. No to cheers, chłopaki. Smacznego. Cheers. Udanych walentynek. Wszystkim. Udanych. Chłopaki bardzo walentynkowych nastrojach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bye.